Pokazy ratownictwa wodnego z udziałem ratowników wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odbyły się na pływalni Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. To dobry czas na przeprowadzenie pokazu ratownictwa. Chcemy, by młodzi przed wakacjami nabrali szacunku do wody i bezpiecznie się nad nią zachowywali, powiedział raciborskiej telewizji kablowej trener pływania, jednocześnie prezes oddziału powiatowego WOPR w Raciborzu Piotr Krużołek. Dodał, że ta impreza wpisała się już w szkolny kalendarz. Co roku już od wielu, wielu lat organizujemy taki pokaz, szkolenie przygotowujące młodzież do, że tak powiem, wykorzystania kąpielisk w bezpieczny sposób. Dzisiaj będziemy oglądać, jak pływacy pokazują nam, jak mamy pływać, żeby się nie utopić w różnych miejscach na wakacjach. W czasie pokazu obserwatorzy mogli zobaczyć style i skoki ratownicze, holowanie osoby tonącej oraz akcje ratownicze przy użyciu różnorodnego sprzętu oraz sprzętu wodnego. Jak zaznaczył Piotr Krużołek, nigdy za dużo informacji i szkoleń. Mimo tego, że przez cały rok młodzież jest szkolona z tego BLS-u, czyli z tej pierwszej pomocy przedmedycznej, to tutaj może zobaczyć w naturalny sposób, bo tu mamy wodę, prawda? Mamy pływalnię o głębokości ponad 2 metry. Jak zachowuje się osoba tonąca i w jaki sposób osoba, która nie jest przeszkolona, może wykorzystać dzisiejsze umiejętności poprzez oglądanie podczas takiej akcji. Przygotowany pokaz ratownictwa cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych, którzy już w tak młodym wieku wiedzą, jak należy zachować się nad wodą. Nie można się zachowywać, że na przykład nie można kogoś, jakby na przykład jak jest na brzegu, żeby go popchnąć do wody. Na przykład skakać, jak pani nie mówi, jak ktoś na przykład jest, czy jak gdzieś się skacze, żeby na niego nie skakać, żeby na kogoś nie krzyczeć, że nie umie pływać. Na zakończenie prezes oddziału powiatowego wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Raciborzu Piotr Krużołek udzielił bezpiecznych rad przed wyjściem nad wodę. Tradycyjnie nie kąpmy się w miejscach niestrzeżonych, tam gdzie nie ma ratownika, tam gdzie nie wiemy, jaka jest głębokość, jaka jest struktura tej wody. To jest bardzo istotne. Nie wchodzimy pod wpływem alkoholu, prawda? Idziemy z osobą dorosłą. Zawsze kąpiemy się w dwójkę, w trójkę, tak żeby ktoś na nas patrzył, prawda? Nie odpływamy od brzegu. To jest bardzo ważne. Oczywiście po takim mocnym nasłonecznieniu, nagrzaniu musimy troszeczkę się ostudzić, żeby wejść spokojnie do wody. To jest bardzo istotne. Nie wchodzimy zaraz po spożyciu tutaj pokarmów i tak dalej. Nawet na czczo nie wolno wam chodzić, bo wtedy organizm jest bardzo obciążony materialnie. I też chciałbym powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy kąpiemy się, to też nie wygłupiamy się, nie podtapiamy, ewentualnie kąpiemy się bezpiecznie. Dodajmy, że w razie problemów na wodzie należy wezwać pomoc, korzystając z numeru telefonu alarmowego. Europejski numer alarmowy 112, Policja 997, Straż Pożarna 998 oraz Pogotowie Ratunkowe 999.